Witam wszystkich w kolejnym odcinku podcastu Odpowiedzialna Moda. Dzisiaj mam bardzo szczególnego gościa, gościa, którego obserwuję na Instagramie, któremu mocno kibicuję, a ostatnio przeczytałam jego książkę. No i będzie o tym, ale gościom lubię dać szansę, żeby przedstawili się sami. Więc cześć Szymonie, witam Cię serdecznie. Powiedz coś o sobie. Cześć Kasiu, cześć słuchającym. Boże, straszne. Nie lubię o sobie mówić tak naprawdę, ale okej, no dobra. Nazywam się Szymon Bujalski, pochodzę z Łodzi, mam 36 lat. Nie wiem, czy tak powinienem to zaczynać. Bardzo dobrze. Ale tak zacząłem. Jestem dziennikarzem piszącym o klimacie przede wszystkim, ale nie tylko, bo także szerzej o ochronie środowiska i o prawach zwierząt, o ochronie zwierząt. Zaczynałem jako dziennikarz sportowy, potem byłem przez kilka lat dziennikarzem miejskim i w ten sposób właśnie zacząłem pisać na tematy ekologiczne. Wkręciłem się w nie na tyle, że postanowiłem spróbować działać jako freelancer. No i gdy się okazało, że to interesuje ludzi, co mam do przekazania, jak przekazuję, no to uznałem, że warto się skupić tylko na tym. No i tak już jakiś czas to się kręci. Mm-hmm. No i znamy Cię w sieci jako profil, który prowadzisz, dziennikarz dla klimatu, więc wszyscy, którzy jeszcze Cię nie obserwują jakimś cudem, a myślę, że jednak jesteśmy z takiej podobnej bańki i podobnych światów, no to ci, którzy to zaniedbali albo mają jakąś przerwę czy lukę, od razu na Twój profil odsyłam i na niego zapraszam. Te wszystkie 36 milionów czytam 8 Polaków, zapraszam. Którzy jeszcze mnie nie obserwują. Tak, no to takie jest optymistyczne założenie, że tyle osób mnie słucha, ale jak najbardziej oczywiście czekamy i ja i ty na te tłumy, które do nas dołączą. No dobrze, no to Szymonie, napisałeś ostatnio książkę, która ma tytuł Recepta na lepszy klimat. Zdrowsze miasta dla chorującego świata. I pomyślałam sobie, gdy zapowiadałeś premierę tej książki, że jest to ciekawa perspektywa, bo my bardzo często mówimy o klimacie z takim globalnym rozmachem. Mówimy o topniejących lodowcach, mówimy o huraganach, nie wiem, na Filipinach, o suszy w Bangladeszu. A tutaj nagle mamy miasto, mamy jeszcze receptę. No więc wytłumacz się proszę z tej perspektywy takiej miejskiej, ale też lokalnej, bo ty skupiasz się na przykładach z naszych podwórek, tak dosłownie. Więc skąd ten pomysł? Jak do tego doszedłeś? Znaczy, ta historia nie będzie przesadnie romantyczna i urocza, gdyż po prostu wydawnictwo, które zajmuje się książkami na tematy miejskie, zgłosiło się z propozycją, żeby napisał książkę o miastach w kontekście klimatu. Ale poniekąd bardzo dobrze, że tak się to potoczyło, bo no właśnie na początku tej swojej przygody, powiedzmy, z dziennikarstwem klimatycznym, czy ogólnie wcześniej też jako dziennikarz, czy nawet jako człowiek, lubię bardzo takie holistyczne podejście całościowe, lubię raporty, lubię znać te fakty, lubię znać te różne zależności, powiązania i tak dalej, a przez to mi często umyka ten czynnik ludzki, czyli jakby to, co jest najważniejsze, czyli właśnie nasze doświadczenia, nasze jakieś jakby, nie wiem, przekonania wobec różnych inicjatyw, nasze jakby własne emocje, tak, przede wszystkim. I to dość często gdzieś tam ginęło po drodze, bo się właśnie skupiałem na tej analizie. A dzięki temu, że to wydawnictwo właśnie zaproponowało książkę o miastach, no to postanowiłem, że właśnie trzeba pójść bardziej w kierunku dokładnych, konkretnych historii, konkretnych przykładów, konkretnych rozwiązań, złych i dobrych praktyk, ludzi, bohaterów. Jednocześnie to się jakby złożyło też z taką moją potrzebą, by zacząć pisać inaczej. Właśnie tak bardziej emocjonalnie, bardziej z perspektywy ludzi, bardziej tak, żeby właśnie poruszało to, co jest nam bliskie i znane. Więc już po prostu się doskonaliłem trochę w tym, czytałem różne poradniki, wskazówki, czerpałem od autorów innych książek albo nawet scenarzystów filmowych. No i na tej podstawie doszedłem do wniosku, że właśnie taka konstrukcja, gdzie skupię się na polskich miastach, na polskich bohaterach, na polskich historiach, będzie najsensowniejsza, no bo właśnie będziemy mieli wobec niej jakiś stosunek. Nie każdy pewnie to poprze, nie każdy pewnie powie, że to, co proponuje, jest super, ale każdy może mieć wobec tego jakiś stosunek, bo wie, o czym pisze. Tak. A gdy pisze o sprawach gazów cieplarnianych,
jakiejś globalnej polityki i tak dalej, to często to są słowa nic nie mówiące i w związku z tym nie budzące żadnych emocji, żadnych skojarzeń, żadnych refleksji. Wiesz co, ja to też obserwuję w moim podcaście. Widzę te różnice w ilości odsłuchań, kiedy mówię o tym, jak lepiej prać i kręcimy się wokół pralki, chociaż sama dużo bardziej lubię i pasjonują mnie takie odcinki, które analizują, powiedzmy, COP26 albo 27. Tam po prostu zbieram różne takie ciekawostki i naparzam w system, a okazuje się, że no to trafia mniej i niesie się słabiej niż porady, jak trochę bardziej ekologicznie zorganizować pranie, ale to w zasadzie dobrze, bo generalnie przy tej takiej globalnej perspektywie my często dochodzimy do wniosku, że w zasadzie nic od nas nie zależy i możemy czytać nieustannie, że jest coraz gorzej, a dochodzić do wniosku, że właściwie no, winne są korporacje, winne są rządy. Mamy coraz mocniejsze przekonanie, że mają nas jednak właśnie tam i nie robią wystarczająco dużo, albo nie robią nic, albo po prostu bawią się w greenwashing. Więc ty fajnie odwracasz tą narrację i pokazujesz, że to nie jest tak, że nie możemy zrobić nic. Podoba mi się też taki cytat pochodzący od klimatolożki, która mówi, że tym, co motywuje do troski i działania, i to działanie tutaj warto podkreślić, jest świadomość autentycznych rozwiązań. No i dużo dzisiaj chciałabym o nich porozmawiać, ale ty zaczynasz swoją książkę i słusznie od tego, żeby najpierw wskazać to, co w tych naszych polskich miastach jest zepsute. Powiem ci, że coś, co mi absolutnie jakby rozwaliło głowę, to jest to, że 87% węgla spalanego w domach w Unii Europejskiej spala się w Polsce. I nie wiem, czy wiesz, ale moja właściwie działalność społeczna i ekologiczna zaczęła się od działań antysmogowych w miasteczku małopolskim, do którego się przeprowadziłam. I po prostu się tam dusiłam, ja i moja rodzina. Więc temat smogu, temat tej czarnego węgla albo tej rakotwórczej sadzy, na przykład w moczu dzieci z Rybnika, to są takie treści, przy których mnie się robi po prostu fizycznie słabo. Więc powiedz, bo ja już tutaj właśnie uderzyłam w ten temat smogu, ale powiedz, co jeszcze jest totalnie chore, wariackie, nienormalne i będę tutaj bardzo emocjonalna w polskich miastach. Więc najpierw wymieńmy te choroby, żeby mieć to z głowy, a potem przejdziemy do rozwiązań. Nie wiem, na ile to są choroby uniwersalne, w tym sensie, że przypisane tylko Polsce, a na ile też część z nich jest po prostu, znaczy ile z nich jest tak przypisana Polsce, a ile jest taka bardziej uniwersalna, zauważalna wszędzie, ale no myślę, że jednak taką dość mocną specyfiką polską jest chociażby rozlewanie się tych miast i chaos przestrzenny, czyli generalnie kto ma ziemię, kto ma kasę, ten rządzi i ten sobie może budować jak chce, wolność tomku w swoim domku, zresztą tak nawet teraz tego w książce nie ma, ale w tym kontekście można poruszyć ta polityka rządowa, która polegała na tym, żeby przygotować tak projekty domów, jakichś tych mniejszych, które sobie ludzie mogą sami tak pobierać i budować bez żadnych zezwoleń, jakichś większych, więc jakby wzmacnianie tego chaosu przestrzennego trwa w Polsce w najlepsze. I to jest bardzo problematyczne, bo właśnie w związku z tym nie ma żadnego planu. Jak nie ma planu, to potem są koszty. Tak. Koszty w postaci doprowadzania tej całej infrastruktury do nowych osiedli, budowy dróg, budowy kanalizacji. Koszty w postaci też tych właśnie po stronie ludzi, czyli stanie w korkach, marnowanie czasu, marnowanie pieniędzy na paliwo, nerwy, co też kosztuje i myślę, że bardzo nie doceniamy takich czynników w mówieniu o mieście czy o zrównoważonym rozwoju. No bo właśnie w sumie tak poniekąd zrównoważony rozwój, jeżeli mówimy o człowieku, to w kontekście ludzkim to jak najbardziej spokój i cisza są potrzebne i w kontekście miejskim też te elementy są istotne, więc ten chaos przestrzenny jest jedną z potężnych bolączek. Tam w książce pokazuję przykład, jak są właśnie dzielone też działki, gdzie po stronie czeskiej są wielkie parcele, a po stronie polskiej to jest pocharatane jak jakaś, nie wiem, jajko przepuszczone przez tą siateczkę. No i to też sprawia, że o wiele trudniej jest tym zarządzać, że jakby ta kontrola jest znacznie, znacznie trudniejsza. Więc na pewno ten chaos przestrzenny, myślę, się wyróżnia. O węglu, no już wspomniałaś, ale tak, to jest coś, o czym mało osób wie, a to jest
no, przerażające, bo mamy XXI wiek, właśnie teraz zajmujemy się, wiele osób czyta o tym, jak to sztuczna inteligencja odmieni naszą przyszłość i że ile to zawodów przestanie być potrzebnych w ciągu kilku lat, bo zastąpi je sztuczna inteligencja. No a w Polsce przerzucamy miliony osób, wciąż Tak. śmiga każdego ranka, żeby przerzucić węgiel i nagrzać Jak w świecę. No to XIX jest wieku. nieporozumienie, to jest paranoja. Tak być nie powinno i tak być nie musi. Tylko no właśnie w związku z tym, że mamy doświadczenia polskie i perspektywę polską, to myślimy, że to jest Tak. normalne. Nie, nie jest, bo 87% węgla spalane jest w Polsce, co oznacza, że w Unii Europejskiej prawie nigdzie nie pali się węglem. Tak. I można inaczej. Oczywiście często to jest niestety gaz, więc to też nie jest pod kątem klimatu dobre, ale pod kątem walki o czyste powietrze już jak najbardziej tak. Co tam jeszcze? No betonoza, tak? Jak najbardziej też tutaj zasługuje na wyróżnienie i pewnie miejsce na podium, co jest powiązane też z tym chaosem przestrzennym i z tym, że oddaliśmy miasta czy generalnie powierzchnię Polski inwestorom i tym, którzy mają kasę. Więc jakby to nieszanowanie przyrody, może tak by nawet to szerzej ujął, bo betonoza jest tylko konsekwencją, a przyczyną jest to, że traktujemy przyrodę jako problem, jako coś niezbytecznego w najlepszym razie, a w najgorszym właśnie jako coś, co stoi na drodze do wielkiej inwestycji i trzeba się tego pozbyć. Więc to niedocenienie tych wartości, jakie daje nam przyroda, tak pod kątem czysto materialnym, jak i pod kątem mentalnym, zdrowotnym, no jest jedną z większych bolączek i doprowadza właśnie potem do betonozy, bo nie rozumiemy tak naprawdę, co tracimy i że nomen omen podcinamy nie tylko korzenie drzewom, ale i własną gałąź. Ty bardzo fajnie Chyba wskazujesz. tyle, chyba na początek tyle. Okej, ty bardzo fajnie wchodzisz w głębiej w te tematy i jak piszesz o betonozie czy o wycinkach drzew w miastach, to pokazujesz no, takimi metaforami, co my robimy, kiedy wycinamy duże, stare drzewo i ktoś nas pociesza tym, że przecież w to miejsce albo gdzieś w inne miejsce zasadzi jakieś małe drzewko. Porównujesz to do banknotów, do tego, że tak jakbyśmy wzięli 200-złotowy i nie wiem, i dziesiątkę i mówili, że przecież to banknot i to banknot. I faktycznie powiem ci, że ja dalej się spotykam z tą narracją, że drzewo jest wycinane na ulicy, dlatego że sąsiedzi się nie mogą dogadać, kto powinien, wiesz, posprzątać liście, tak? Bardzo mi się podoba to twoje założenie, coś, co sobie podkreśliłam na zielono, że ta zmiana miast, ta nasza dbałość o tu i teraz, ona się przełoży na dużo bardziej globalnie, na naszą przyszłość, na to tam i kiedyś, tak? Także to jest coś wspaniałego, że w momencie, kiedy my się zatroszczymy o to, żeby nam się żyło po prostu wygodniej, lepiej, przyjemniej, to przy okazji, trochę mimochodem, zatroszczymy się o tak duże rzeczy jak klimat. I myślę, że to jest ta perspektywa, której potrzebujemy, żeby sobie uzasadnić tą naszą troskę. I budżety obywatelskie, w których ludzie zgłaszają projekty tych kieszonkowych parków, i coraz częściej są tam właśnie takie propozycje, które mają te nasze miasta zazielenić. Jezu, zadaję za długie pytanie, bo chcę powiedzieć wszystko do sedna. Co możemy zrobić tu i teraz, żeby było nam też lepiej? Tam kiedyś później, więc wskaż teraz te rozwiązania, pogadajmy o nich. Znaczy to wiesz, to jest dwie trzecie książki właśnie o tym Wiem. jest, więc treści. Mogę ci podrzucać te tematy, bo na przykład bardzo mnie zainteresowały lasy. Czekaj. Mijawakiego. Dokładnie, lasy Mijawakiego, bo to jest, myślę, coś, o czym nie wiemy, a to jest fantastyczne i do czego pewnie warto namawiać swoich włodarzy i na przykład zgłaszać to w projektach. Więc na przykład opowiedz trochę o tym. Ale to bardzo ciekawe, że dałaś ten przykład. Może najpierw krótkie wprowadzenie. Te lasy Mijawakiego wyróżnia to, że one rosną bardzo szybko, są bardzo gęste i mają bardzo bogatą bioróżnorodność. Więc ten efekt, powiedzmy, wow, efekt właśnie jakby zauważenia, że tutaj powstaje las, tworzy się las, no, jest stosunkowo szybki, bo tak w perspektywie 10, kilkunastu lat możemy już zobaczyć naprawdę fajne zmiany. Takie są przynajmniej założenia. Tak się to sprawdzało, przyjmowało w innych krajach, gdzieś w Indiach, w Japonii.
W Niemczech, w Holandii też to od kilku lat jest sadzone, ale no to tam dopiero te lasy rosną jeszcze. Chociaż i tak już właśnie widać bardzo fajne zmiany. Więc jak to będzie w Polsce, to zobaczymy. Pierwszy właśnie miejski taki las Jawakiego posadzono w Poznaniu. I tam chyba około 1000 osób, o ile dobrze kojarzę, brało udział w tej akcji. To był taki las posadzony na terenie dewelopera. I właśnie zwolennikiem tych lasów jest Kasper Jakubowski, taki promotor czwartej przyrody, czyli nie tylko tych pięknych drzew ustawionych w szpalerze, ale też tej dzikiej przyrody, która jest bardzo niedoceniana, a pełni nie mniej istotne funkcje, albo nawet może istotniejsze funkcje niż ta ładna. No i właśnie on tam stara się różne ścieżki wydeptywać i jedną z nich wydeptał sobie w Poznaniu i ma nadzieję, że będzie realizował kolejne. Zresztą już kolejne też powstały w miastach polskich, także właśnie na terenach deweloperskich, bo tak, bo deweloperzy, którzy są częścią problemu, muszą po prostu stać się częścią rozwiązania. Więc z jednej strony oczywiście warto jakby narzucać im jakieś tam rygory prawne, ale z drugiej strony też zachęcać w pozytywny sposób, czyli kij i marchewka, jak zwykle. A to ciekawe, że o tym przykładzie właśnie mówisz, dlatego że tak jak wspomniałaś na początku tego pytania swojego, że skupiałem się na tym, że tu i teraz pomaga także temu, co tam kiedyś i tej przyszłości, i że właśnie nasza jakość życia może, poprawa naszej jakości życia może wspierać ochronę klimatu. Pytając o lasy Jawakiego, poniekąd właśnie wzmocniłaś tą moją główną refleksję, główną tezę, którą starałem się udowodnić. Czyli, że rozwiązania mam mieć tu i teraz. Lasy Jawakiego, rozumiem, zainteresowały Cię właśnie dlatego, że dają efekt szybko. I w związku z tym są fajnym rozwiązaniem, bo ty już będziesz mogła zobaczyć tego efekty, a nie kolejne pokolenia. Więc właśnie ta perspektywa przenoszenia tych ważnych rozwiązań na teraźniejszość jest kluczowa, bo ujmując to w prostą myśl, czemu ktoś ma się przejmować ratowaniem przyszłych pokoleń, inaczej, czemu ktoś ma się przejmować tym, że chcesz ratować przyszłe pokolenia, skoro nie chcesz ratować mojego? I w związku z tym trzeba okłamać te jakby, a czy z jednej strony pokazać właśnie, że w ochronie klimatu chodzi o nasze życie, także tu i teraz, nie tylko właśnie o tę przyszłość, ale z drugiej strony, tworząc taką narrację, budując taką historię, zabieramy też przestrzeń, która jest zawłaszczona przez denialistów, przez tych, którzy walczą z ochroną klimatu, przez tych, którzy mają zupełnie inne poglądy i właśnie, którzy straszą tym, że ktoś nam coś chce zabrać, ktoś chce nam ograniczyć, zniszczyć naszą wolność i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli osoby troszczące się o klimat, środowisko i tak dalej są skupione na przyszłości, a zapominają o teraźniejszości, to teraźniejszość zawłaszczają moce zła. Można tak to górnolotnie ująć. Dlatego też ta właśnie równowaga w postaci docenienia tego naszego tu i teraz jest, myślę, bardzo istotna. I jeżeli, to jest moja prywatna opinia, jeżeli te ruchy klimatyczne, świat nauki i tak dalej, media także nie pójdą właśnie w tym kierunku łączenia kropek, czyli przyszłości z teraźniejszością, to polityka klimatyczna nigdy nie będzie miała faktycznie dużego poparcia, bo będzie niezrozumiała i będzie pokazywana w fałszywym świetle przez tych, którzy chcą ją blokować. No to jest ten słynny, wiesz co, język korzyści, który najbardziej do ludzi przemawia, bo faktycznie, gdybyśmy zapytali ludzi na dużym miejskim osiedlu, czy chcieliby w lecie móc usiąść na jakimś placu, gdzie jest chłodniej, gdzie mają cień drzew, gdzie może sączy się jakiś strumyk, albo mamy to oczko plus, oczko wodne plus, no to myślę, że tutaj wszyscy od prawa do lewa i młodzi i starsi powiedzą, że wolą to niż po prostu wybetonowany, gorący skwer, z którego będziemy się musieli ulotniać, albo będziemy mogli robić tam takie eksperymenty, jak wspominany przez ciebie Kacper, który po prostu bierze patelnię i na rynku miejskim smaży sobie jajecznicę, bo tak działają miejskie wyspy ciepła, o których dużo piszesz. Mnie bardzo też podoba się ta perspektywa, w której pokazujesz, że deweloperowi też przestaje się opłacać patodeweloperka, bo kiedy zainwestuje na przykład w ogrody deszczowe, albo zainwestuje w dach, w zielony dach, albo w zieloną elewację ściany,
to spadają koszty użytkowania budynków, spadają koszty odprowadzania wody i w ogóle dużo miejsca poświęcasz wodzie. No, w kontekście katastrofy z Odrą to jest w ogóle no, temat rzeka, nomen omen. Ale to połączenie też tego, że ekologiczne równa się ekonomiczne, to jest coś, co też przekona wiele osób, które no, jeśli nie są denalistami, to są po prostu ludźmi interesu, dla których liczy się po prostu po pierwsze wynik ekonomiczny. Więc może nie gadajmy o klimatycznych idiotach, bo ja już dzisiaj nie mam na to naprawdę siły, tylko pogadajmy o tym, dlaczego rozwiązania, o których mówisz, są też ekonomiczne. Czyli jak to się opłaca i komu. To może w kontekście tej wody właśnie. Mhm. Przykład Gdańska, gdzie w 2001 roku nad miastem przetoczyła się potężna ulewa i straty wtedy sięgnęły około 130 milionów złotych. Potem też jeszcze była jedna taka duża ulewa, ale ta była poważniejsza. No i miasto zaczęło działać w kierunku takim, żeby się na to przygotowywać, bo takie sytuacje będą się powtarzały. Tak. No i te straty trzeba jakoś ograniczać, więc wprowadzono wiele rozwiązań w postaci czy to zbiorników retencyjnych, czy jakichś mniejszych ogrodów deszczowych i generalnie powiedzmy zielono-szarej infrastruktury połączenia. No i efekt był taki, że gdy podobna ulewa przeszła nad miastem w 2016 roku, to straty wyniosły 10 milionów. Więc mamy 130 milionów i 15 lat później 10. To, no to pokazuje, tak, że warto myśleć o tym, jak zarządzać tą wodą i by wykorzystywać także przyrodę jako część tego właśnie rozwiązania. A takim fajnym przykładem to też potwierdzającym jest inny case z Trójmiasta, gdzie byłem na takim osiedlu, które projektowała bardzo fajna architektka krajobrazu Joanna Rice. Ona też zresztą nomen omen pomagała przygotować ten plan przeciwpowodziowy dla Gdańska. No i oprowadzała mnie po tym osiedlu, które zaprojektowała. I to było bardzo ładne po prostu osiedle, wypełnione zielenią, wypełnione różnymi oczkami wodnymi i w taki powiedzmy nierównomierny sposób. W sensie nie było to płaskie, tylko górka dołek, górka dołek, górka dołek. Co też jak się przechodzi takim osiedlem, to sprawia wrażenie, że ono jest większe, bardziej właśnie rozmaicone. I to też wizualnie jest taki myk ciekawy, który można przymycić. Tak. No i w skrócie te ogrody deszczowe, które tam porobiła, sprawiły, że mieszkańcy tam żyjący, część z nich założyła nawet jakieś blogi, strony poświęcone ogrodom deszczowym i postanowili je promować i się wyedukować na ten temat, bo tak im się właśnie spodobało to miejsce, w którym mieszkają. A prawie nikt tam nie jest też oddzielony tym tujopłotem, o którym wspominałaś. Zazwyczaj jak ktoś ma mieszkanie w parterze i jakiś ogródek, no to woli zachować tę prywatność i się jakoś oddzielić, tak. ale tutaj no, ludzie wolą się przyłączyć do tego osiedla, bo chcą oglądać to, co jest za oknem, bo to jest po prostu ładne i w związku z tym to poczucie jakby estetyki, przyjemności, tak, obcowania z naturą góruje nad tym, żeby się odciąć od świata, co też jest znamienne właśnie, więc myślę, że to pokazuje, że te oba przykłady, że z jednej strony, jeżeli zadbamy o odpowiednią infrastrukturę, to tylko i wyłącznie zaoszczędzimy, a jeżeli do tego też zadbamy, by to wyglądało ładnie, to jeszcze będziemy się przyjemnie w tym otoczeniu czuli i chcieli w nim przebywać. Więc to są, no ja to nazywam w książce, kilka razy przywołuję to hasło, sytuacje typu win-win, wygrana, tak. Wygrana. No bo ta ochrona klimatu jest pełna takich rozwiązań, no tylko że niestety jedziemy utartymi ścieżkami, robimy to samo, bo było to robione od zawsze i kompletnie, może nie kompletnie, nikt nie podważa tego status quo, ale zbyt mało urzędów, zbyt mało urzędników, zbyt mało ludzi w społeczeństwie. Zdaję sobie sprawę, że nie tylko może, ale i powinno być lepiej i że wcale nie jest to tak skomplikowane ani kosztowne, jakby się mogło wydawać, a nawet jeżeli kosztuje, to i tak korzyści również te finansowe, co pokazuje przykład Gdańska, po prostu wygrywają. Więc to nie jest tyle co koszt, wydatek, tylko inwestycja z potężną stopą zwrotu. Tak, no właśnie fajne są te przykłady i te dane, które przytaczasz, kiedy mówisz o tym, czy piszesz o tym, jak, że można tak naprawdę wycenić takie usługi drzew,
tak? Że można to wszystko przeliczyć. Jeśli lubimy przeliczać, no to możemy przeliczyć, ile dobra na przykład przynosi takie drzewo, jakie dla nas pełni usługi na różnych polach. I nawet w Łodzi już w latach 70., z tego co pamiętam, powstał taki cennik, który mówił o korzyściach wypływających z dużych drzew. No i one tam sięgały wartości kilku samochodów i ponoć było to dla urzędników nie do przejścia. No ja mam takie marzenie, żeby twoją książkę przeczytał każdy urzędnik, albo przynajmniej każdy burmistrz czy włodarz miasta i miasteczka, samorządowiec, ale myślę, że tych samorządowców wybieramy też my, więc pewnie czym więcej osób będzie o tym wiedziało, tym lepiej. Mnie się podobają te dane i mam tutaj na przykład zaznaczony taki fragment, że dzięki ogrodowi, który powstał na dachu Biblioteki Warszawskiej, znacznie spadło w tej instytucji zapotrzebowanie na energię, a wydatki na klimatyzację i ogrzewanie zmalały nawet o 30%. I myślę sobie o naszych ostatnich sezonach letnich, kiedy coraz więcej osób decydowało się na zakup klimatyzatorów, no bo te temperatury typu 30 stopni Celsjusza, one nie trwają już jeden dzień, tylko często tygodniami nam towarzyszą, więc w takim mieście, które się w nocy nie wychładza, zaczyna być po prostu nieznośnie. No i okazuje się, że my możemy sobie o to zadbać, nie tylko kupując kolejne urządzenie na prąd i płacąc jeszcze wyższe rachunki, tylko możemy na przykład postawić na taką zieloną ścianę. Ale obalasz ten taki mit, o którym ja też słyszałam, że pnącza na ścianie powodują wilgoć, że nie są czymś zdrowym dla budynku. Okazuje się, że w ogóle bzdura, bo to się nie wydarza, więc mamy takie mity, które warto obalić. Jakie są twoim zdaniem takie największe, które nam przeszkadzają w tym, żeby te miasta zmieniać? Jakie mity nas hamują przed tym, żeby to ruszyło z kopyta? W kontekście natury? W kontekście natury, ale też w kontekście naszej jakiejś być może sprawczości. W kontekście natury to chyba obawy przed tym, że no obawy w skrócie, czyli obawy przed tym, że jak będzie zielona ściana, to wejdzie wilgoć i powchodzą nam robaki do mieszkań. Obawa przed tym, że jak będzie nieskoszona trawa, to masa kleszczy się pojawi, które pieski obejdą. Obawa o to, że jak będzie drzewo pochylone, to się przewróci i zerwie kabel energetyczny albo na kogoś się przewróci. I będzie krzywda, więc w dużej mierze strach, no ale też właśnie chyba może nawet bardziej te kwestie niedocenienia tego, co nam ta przyroda daje, że po prostu nie zdajemy sobie sprawy, jaką ona ma wartość psychologiczną, zdrowotną, ekonomiczną. I że naprawdę to jest po prostu w pewien sposób sabotowanie samych siebie, sabotowanie miast, rugowanie tej zieleni, tej przyrody. I powiązany z tym punkt trzeci bym wymienił, no właśnie jechanie tymi stereotypami i tym status quo, na tym status quo, które istnieje już od kilku dekad. I taki powiązany z tym brak refleksji, czyli no skoro tak się od zawsze robiło, to znakiem tego tak jest dobrze. I skoro tak jest dobrze, to po co zmieniać? A żeby dojść do wniosku, że jednak nie jest dobrze, no to by wymagało nie tylko jakby zdobycia wiedzy, ale chęci zdobycia wiedzy i chęci refleksji. Więc to też jest w związku z tym, myślę, bardzo, bardzo istotne. Także tutaj widzisz, no nie wymieniam ci jakby blokad prawnych czy fizycznych, tylko psychologiczne, bo myślę, że to właśnie psychologia jak najbardziej jest kluczem. Wszystko zaczyna się od naszej, wiesz, świadomości i jak sobie poukładamy trochę inaczej w głowie, to za tym może dopiero podążyć prawo, tak? Prawo nie wyprzedzi naszych przekonań, regulacje nie wyprzedzą naszego jakiegoś, nie wiem, rozwoju, więc to na pewno. Ale jednocześnie, żeby nie było tak, że ludzie są jakby tacy oporni na zmiany i tacy niechętni, to też różne badania, nie tylko polskie, pokazują, to jest taka chyba ogólna wręcz wiedza, że społeczeństwo zawsze wyprzedza politykę. Tak. I tymi, którzy blokują zmiany, są przede wszystkim politycy. Politycy, którzy mają korzyści z tego, że jest jak jest, więc boją się to podważać, żeby nie stracić. I przykład mniej powiązany z książką, no ale teraz to się właśnie dzieje tak w kontekście wiatraków. Mhm.
bardzo wiele analiz, badań, sondaży z ostatnich kilku miesięcy pokazuje, że ponad 80% społeczeństwa popiera uruchomienie wiatraków, także większość wyborców PiS. No i co? I rząd na każdym kroku Tak. blokuje politykę wiatrakową. Także teraz w styczniu właśnie, gdzie zaproponowano wydłużenie tej odległości, zwiększenie tej odległości wymaganej dla nowych instalacji z 500 do 700 metrów, co sprawia, że potencjał rozwoju energii wiatrowej na lądzie spada tam chyba o 84%, o ile dobrze kojarzę. No więc właśnie, więc znowu mamy, tak, w imię politycznych gierek Tak. i czerpania profitu z tego, jaki jest, oraz świadomego napędzania na siebie ludzi i tworzenia konfliktów, mamy blokowane coś, co popiera większość społeczeństwa i na czym byśmy wszyscy skorzystali, tak jako Polska, tak jako świat. Kolejny temat to jest tworzenie dopłat do węgla. Węgla, którego nie ma, który przyjeżdża do nas, czy przypływa do nas z końca świata jakiejś bardzo niskiej jakości, zamiast na przykład dopłacania do termomodernizacji budynków, bo ty fajnie też podajesz dane, że 70% polskich domów jest nieocieplonych albo są ocieplone źle, niewystarczająco. Więc pytanie, co by się stało i jak bardzo ludzie mogliby zaoszczędzić, gdyby te kilka tysięcy, które dostali na węgiel, którego nie mogli kupić, zostało przeznaczone na kolejną warstwę ocieplenia domu. Więc no, trudno się oprzeć, wiesz, wrażeniu, że ktoś nam po prostu chce zaszkodzić albo jest skończonym niełukiem, żeby nie używać dosadnych słów. Mnie tak samo bulwersowały te dane, o których pisałeś, że konserwatorzy zabytków potrafili blokować zazielenianie miejskich przestrzeni, jakby opierając to argumentami o tym, że one zniszczą jakiś tradycyjny charakter miasta, ignorując zupełnie fakt, że kiedyś te centra miast były dużo chłodniejsze i było w nich po prostu przyjemniej, a dzisiaj no, kontekst globalny wymaga od nas trochę innych działań i naprawdę zmiany priorytetów, więc powiedz jeszcze o tym, co się dzieje w takim aktywizmie. No bo ludzie wkurzeni, którzy są niecierpliwi i nie mogą już się doczekać na to, aż ta góra wszystko zrozumie, zaczynają działać. I właściwie ta perspektywa miejska jest o tyle fajna, że czasem łatwiej jest namówić tego znajomego, radnego, prezydenta miasta czy burmistrza do pewnych zmian, przekonać go i do niego wbić, niż dobić się gdzieś do Sejmu na wiejskiej. Więc co robią aktywiści fajnego w miastach, jak to się fajnie niesie. Opowiedz trochę o takiej partyzantce. W kontekście dokładnie tego, co powiedziałeś, to myślę, że warto zacząć od przykładu Warszawy i historii grupy nie tak dużej mieszkańców, która działa Ulicy Stalowej. na osiedlu Praga. Nie, nie, nie. Mi chodzi bardziej o Pragę, gdzie tam są właśnie partyzanci, którzy Aha. na dziko sadzą rośliny na Okej. trawnikach. W skrócie chodzi o to, że samochody nielegalnie parkują na trawnikach, rozjeżdżając je i sprawiając, że zielona przestrzeń staje się piaskową pustynią. Błotnista. I oczywiście zostaje zawożona na samochody, no bo przecież to nie jest trawnik, tylko szary piach, Tak. więc wiadomo, że tu się parkuje. No i postanowili z tym walczyć i czy to pod osłoną nocy, czy nie zawsze, sadzą rośliny we własnym zakresie, jakieś też fizyczne blokady stawiają się czasami postawić w postaci jakiegoś większego kamienia, który sprawi, że nie da rady zaparkować już w tym miejscu. I w ten sposób kilkanaście przestrzeni przynajmniej już zazielenili skutecznie, na tyle skutecznie, że właśnie tam już zieleń jest na stałe, dość wysoka, dość całkiem ładnie właśnie wyglądająca. Więc myślę, że to jest taki fajny przykład, ale generalnie to osiedle, czy bardziej mieszkańcy z warszawskiej Pragi, skupieni między innymi w stowarzyszeniu właśnie tam działającym, Stowarzyszenie dla Pragi, o ile dobrze kojarzę nazwę, to właśnie oni na tyle mnie zainspirowali, że ten ostatni rozdział książki poświęciłem, jego początek poświęciłem właśnie im, bo robią tam bardzo dużo fajnych rzeczy, a ten rozdział jest skupiony na tym, że w ludziach siła, tak w skrócie, i że to ludzie są tą siłą, która może zmusić urząd do zmiany.
tłumaczę tam, że nie jest to sprawiedliwe, nie jest to uczciwe, bo jakby po to mamy polityków, urzędników, żeby rządzili i żeby podejmowali słuszne decyzje i naszą rolą nie powinno być ich kontrolować na każdym kroku i zastanawiać się, czy działają sensownie. Tak. Powinni po prostu być kompetentni i działać sensownie, no ale to jest, tak nie jest. Więc chcąc nie chcąc, jeżeli nam zależy na lepszym jutrze, to lepsze jutro musimy wywalczyć, a żeby je wywalczyć, to musimy się jednoczyć i działać właśnie wspólnie w imię tego większego dobra. No i właśnie naprawdę to bardzo ze mną rezonowało, bardzo to było fajnie zauważalne, bo tam były różne inicjatywy. Nie tylko ta dzika partyzantka, ale też bardzo wiele projektów zrealizowanych przez Budżet Obywatelski. Była też akcja Zaadoptuj Donicę, którą podchwyciły media w całej Polsce i nawet inne gminy też z kraju, która polegała na tym, że takie te puste, betonowe, okrągłe donice, kiedyś będące kwietnikami, no teraz stały się śmietnikami. I jedna z aktywistek postanowiła wymyślić taką właśnie akcję, która chwyciła i która się rozdała po osiedlu oraz właśnie po mediach w całym kraju i innych też miastach po części. Też tam jest bardzo wiele, jest kilka przynajmniej bloków, gdzie czy tych mini osiedli powiedzmy, gdzie jest bardzo ładnie zaaranżowana zieleń przez samych mieszkańców właśnie, którzy te swoje przydomowe ogródki robią tak, jak im się to podoba i to naprawdę wygląda ładnie. Jest jeden ogródek, powiedzmy, bardziej w amerykańskim stylu wystrzeżony, tak, ładnie, ale obok jest dziki, na którym się znajduje kilkanaście odmian roślin i latają sobie motyle, jakieś inne owady. Więc to jest kolejna właśnie rzecz, która tam się zadziała. Tak i to osiedle naprawdę jest przykładem. Są też, właśnie wspomniałeś o mieszkańcach Stalowej, tak, gdzie też tam rosną bardzo ładne aleje, rośnie bardzo ładna aleja akacji, ale no te drzewa zaczęły słabnąć jakiś czas temu, pojedynczej sztuki, tak, ale najpierw jedna, potem druga, potem trzecia, no i mieszkańcy się zaczęli niepokoić, o co chodzi, wzięli dendrologa i ten dendrolog pokazał, że no tym drzewom jest trochę za ciasno tak. I że przydałoby się rozluźnić ten gorset, jak ja to przedstawiam w książce, czyli zdjąć płyty. I oczywiście urząd miał to zrobić i oczywiście tego nie robił, więc mieszkańcy poczuli potrzebę, by ten chodnik rozpytować samemu i kawałek płyt chodnikowych zdjęli zgodnie z projektem, który miał być realizowany. I dzięki temu oczywiście urząd na początku się awanturował i oburzał, że to skandal, no ale potem w ciągu kilku miesięcy rozpisano przetarg i w ciągu roku ta ulica już faktycznie została rozputowana na długości 1 kilometra i stała się pierwszą ulicą w Warszawie, która została rozputowana w całości. Więc można. Więc tych działań tam właśnie naprawdę jest bardzo dużo, ale one się udają dlatego, że ci ludzie działają razem. I że pokazują, że właśnie no, to banalne, 100 razy powtarzane i w związku z tym ludzie to hasło jakby już puszczają mimo uszu często, ale tak, w kupie siła. I też jakby to jest ta rzecz, która na początku trochę nie wiedziałem, jak zakończyć książkę, szukałem pomysłu i nie byłem przekonany, ale gdy właśnie pospotykałem się z tymi różnymi ludźmi i zobaczyłem, jak to działa w terenie, posłuchałem ich historii, no to już stało się to jasne, to zakończenie, czyli właśnie te białe krwinki, a więc przedstawienie mieszkańców jako białe krwinki, które bronią ten miejski organizm przed chorobą. Chorobą nie tylko w postaci zmiany klimatu, ale też i w postaci niezbyt sprawnie działającego układu nerwowego, tak? Czyli naszych właśnie samorządów. Więc ci mieszkańcy są tymi, którzy bronią nasze miasta i którzy starają się je wyleczyć. I im więcej tych białych krwinek, tym po prostu lepiej, tym większa szansa, że zmiany nadejdą i te zmiany będą trwałe i wystarczająco duże, by przynieść realne korzyści, a nie tylko taką punktową akupunktura, bo to jest to słowo, którego szukałem, jest może jakby cieszyć na krótką metę i dawać taki fajny efekt w moim otoczeniu, ale no nie takich działań potrzebujemy w skali miasta, żeby te miasta faktycznie zmieniać. Także im więcej białych krwinek, tym większa szansa na trwałą zmianę. To prawda. Wiesz, mnie bardzo pociesza
informacja, czy taka statystyka, takie obliczenia, które mówią o tym, że wystarczy, żeby 3,5-4% ludzi w jakiejś organizacji, w jakiejś społeczności się zaangażowało, żeby zmiany mogły się udać. Więc wiesz, ja myślę też nie tylko o mieszkańcach osiedla, ale zawsze myślę też o pracownikach jakichś korporacji, którzy mogą się skrzyknąć i przeforsować pewne rozwiązania, które bardzo często będą, znowu do tego wracamy, i ekologiczne, ale też ekonomiczne, bo takie... Ale to widzisz, ta historia jest trochę źle interpretowana o tych 3,5%. Tak, potrzeba mniej więcej z badań wynika, tak, historycznych różnych przemian społecznych, że potrzeba mniej więcej tyle zaangażowanych ludzi w społeczeństwie, by wprowadzić zmianę. Żeby się zaczęła. Ale potrzeba około... Tak, ale potrzeba około 20%, żeby ta zmiana się utrzymała. Tak, bo to jest dopiero początek, wiesz, no to jest ta grzybnia, nie? To na pewno nie jest tak, że Tak, ilość... ale jakby właśnie chodzi o... Ale to właśnie chodzi o to, nie tylko, żeby jakby... Inicjować. Mówiąc górnolotnie, przeprowadzić rewolucję, tylko żeby ta rewolucja miała też poparcie w społeczeństwie, tak, i żeby była zrozumiana, bo jeżeli ona będzie jakby traktowana jako coś, co jest narzucane, coś, co jest przeciwko mieszkańcom, to, no to będzie miało bardzo krótkie nogi i na długą metę, w dłuższej perspektywie się nie uda po prostu. Więc trzeba myśleć o budowaniu tych nowych norm społecznych. Tak. I pokazywaniu, że to życie ekologiczne, działanie na rzecz klimatu, troska o środowisko, troska o zwierzęta jest fajna, jest pozytywna, służy wszystkim i tak naprawdę niemal nigdy nie polega na tym, że coś tracimy, co najwyżej dzielimy się z innymi lub nie bierzemy czegoś, co nigdy nie było nasze. Tak. I to też jest zupełnie inna perspektywa. Tak. Ale no do tego trzeba... Trzeba tego, żebyśmy byli społeczeństwem, a nie grupą jednostek, które przypadkowo urodziły się w tym samym miejscu i mówią tym samym językiem. Tak, i jeszcze naparzają się przy bo każdej... To nie jest społeczeństwo, tak. Tak, bo to nie jest społeczeństwo, więc społeczeństwo to jest właśnie wspólnota, przynajmniej w mojej definicji, to jest jakaś tej idealnej wspólnota, tak, która ma podobne idee, wartości i cele. Coś a nie po łączy. Prostu mieszka obok siebie. A nie mieszka obok siebie. Tak. Jeżeli będzie nas łączył tylko wspólny kod pocztowy, to zapomnimy o jakichkolwiek sensownych zmianach. Jak najbardziej. Wiesz, ja przy tych 4 czy 3% myślałam o tym, że to jest grupa, która może o czymś mówić głośno, która może wymyślić jakiś plan, jak przekonać kolejne osoby, a nie o garstce ludzi, która coś narzuca. No tak. Bo masz rację, że wtedy mamy jakąś niszę i mamy też bardzo duży opór. Mam ostatnie pytanie i ostatni taki wniosek, bo myślę, że dużo tutaj walimy jak w bęben, w te samorządy, ale czasem zdarza się tak, że do tych władz, tak jak i do polityki, idą ludzie, którzy chcą coś zmienić. Ja bym w ogóle bardzo chciała, żebyśmy zaczęli myśleć o polityce i o samorządach, o polityce takiej ogólnokrajowej, ale też tej samorządowej w taki sposób, że jeśli nam się nie podoba, to możemy, oprócz tego, że możemy działać oddolnie i możemy ją krytykować, to możemy też tam się wdzierać i po prostu przejmować, mówiąc wprost, władzę i być tą osobą w środku, która ma na to wpływ. Bardzo sobie tego życzę. Ale tutaj, wiesz, nawiązuję do Jaworzna i nawiązuję do transportu, bo jak mówimy o tym, jak mówimy o ekologii, to rzeczywiście bardzo często pojawia się ten opór w postaci, no dobra, to zabrońcie nam wszystkiego, zabrońcie nam latać na wakacje, zabrońcie nam kupować ubrań. Ja bardzo często to słyszę, wiesz, w kontekście właśnie odpowiedzialnej mody, tak to już nic nie można zrobić, to już nie ma żadnych radości w życiu. No i dotykam tutaj kwestii, wiesz, samochodu, czyli w Polsce synonimu luksusu, czegoś, na co się rzuciliśmy po 89. Tak, wolność. Prawa własności. Oczywiście, no tak jak każdy chce mieć domek, najlepiej pod lasem, tylko potem jak wszyscy mają ten domek pod lasem, to nagle tego lasu już nie ma, bo deweloper buduje kolejne domki po lesie, albo w lesie, albo w miejsce lasu. Więc powiedz o mieście, w którym, w śląskim miasteczku, nawet nie takim małym, w którym udało się coś niezwykłego, tak na zakończenie, żeby może zachęcić innych włodarzy do jakiejś nowej perspektywy. Tak, to nie takie miasteczko, bo Jaworzno ma około
około 90 tysięcy mieszkańców. Dokładnie. Niemniej, tak, to jest bardzo fajny przykład, bo podjęło się wdrożenia tak zwanej wizji zero, czyli w skrócie na drogach ma umierać zero ludzi. I ta polityka jest tam realizowana konsekwentnie od ładnych kilku lat. I efekt jest taki, że w ciągu bodajże ostatnich 5 lat śmiertelnych wypadków z udziałem na przykład tak pieszych, nie inaczej, mieszam. W ciągu pięciu, w ostatnich 5 latach przez 3 lata nie zginął nikt. O, super. tak to było. A te wypadki, które miały miejsce, to były tam chyba w ciągu tych 2 innych lat łącznie 3 osoby umarły, z czego zawsze to był wypadek spowodowany przez osobę spoza Jaworzna. I za zdecydowaną większość wypadków, właśnie około 85%, o ile dobrze kojarzę, odpowiadają właśnie przyjezdni. Ludzie tak, przyjezdni, tak. A więc to pokazuje, że te zmiany mogą być naprawdę korzystne, a te zmiany polegały na tym, że zawężono z jednej strony pasy ruchu do wymaganego minimum, polikwidowano trochę też miejsc parkingowych, zwłaszcza w centrum, co pokazało jakby, że no jak tak trochę psychologicznie, że samochód nie jest już tak istotny. Pobudowano dużo dróg rowerowych, między innymi pierwsza Werostrada, czyli taka autostrada rowerowa, powstała w Jaworznie. Powstały tam też pierwsze tak zwane ronda holenderskie, czyli takie ronda, na które rowerzysta może się włączyć na osobny jakby pas dedykowany rowerzystom, tak samo jak samochód, i będąc na tym rondzie ma pierwszeństwo tak samo jak samochód, co też mocno zwiększa bezpieczeństwo. Kiedyś właśnie jedną z tych na przykład dzisiejszych rond to było skrzyżowaniem uważnych dróg, na którym dochodziło do wielu wypadków, także śmiertelnych. Teraz wypadków tam już praktycznie nie ma. No ale bezpieczeństwo to jest jedno, tak? Bo mówimy o ochronie środowiska, o klimacie. Więc efektem takiej polityki jest też to, że tam w Jaworznie najpopularniejszym środkiem transportu jest transport publiczny i autobus, co jest rzadkością w polskich miastach, także w tym kontekście, że, a być może nawet przede wszystkim w tym kontekście, że ten udział ruchu zbiorowego rośnie, a udział ruchu samochodowego maleje. Więc coś za to odpowiada, tak. I nie są to tylko wybory jakby z indywidualnych ludzi, tylko rozsądnie prowadzona polityka transportowa, rozsądna prowadzona, tak, kalkulacja. Po prostu ludziom się często bardziej opłaca wsiąść w autobus, bo wiedzą, że to była ciekawostka, która mnie zszokowała. Bodajże chyba 3 czy 5 nieruchomości jest w promieniu większym niż chyba, nie chcę skłamać, ale około 700 metrów od przystanku, a cała reszta tak ma właśnie taką odległość do przystanku autobusowego w całym mieście. I te autobusy też jeżdżą względnie często, w centrum bardzo często. Autobusy z Jaworzna kursują też do Katowic, do Sosnowca i jeszcze do jednego z pobliskich miast. Kursują na koszt urzędu w Jaworznie i mieszkańców Jaworzna z tego powodu, że właśnie w Jaworznie doszli do wniosku, że jeżeli mieszkańcy Jaworzna mają potrzeby jeździć na przykład do Katowic, to znakiem tego trzeba tę potrzebę im zapewnić, tę usługę im zapewnić i tę potrzebę pomóc zrealizować. I lepiej, żeby to było autobusem niż samochodami, i potem tworzyły się korki. No i a propos korków, to też Jaworzno jest miastem, w którym tych korków właśnie nie ma, bo ruch samochodowy został ograniczony, wiele osób jeździ autobusem, także do tych miast pobliskich, a jednocześnie kierowcy jadą może i wolniej, ale płynnie, bo można powiedzieć przewrotnie, że powoli znaczy płynnie, płynnie znaczy szybko. Tak. Więc tak to też w Jaworznie wygląda, także no mamy korzyści na wielu jakby właśnie płaszczyznach, znowu ta wygrana i wygrana, tak? Czyli mamy i bezpieczniejsze ulice, i cichsze ulice, i więcej przestrzeni na właśnie, nie wiem, czy to dla rowerów, czy to tam na jakieś inne po prostu funkcje niż zatrzymanie auta, chociażby po to, by posadzić drzewa, więcej miejsca. No i mamy też te korzyści środowiskowe, klimatyczne, bo mniej samochodów to mniej emisji, a prawie wszystkie autobusy w Jaworznie są elektryczne, i choć to jest miasto,
którego liczba mieszkańców plasuje je tam, Boże, nie pamiętam, ale coś koło chyba 30 czy 40 w Polsce, tak pod kątem liczby autobusów elektrycznych są trzeci w kraju, za Warszawą i za kimś jeszcze, już nie pamiętam za kim, tak, ale generalnie gdy w samochody elektryczne, autobusy elektryczne w Jaworznie inwestowano już tam niecałą dekadę temu, to inni się pukali w czoło, a teraz każdy w to idzie. Oczywiście samochody elektryczne mają swoje wady i nie jestem wielkim zwolennikiem. Niemniej w kontekście transportu publicznego, no to autobusy elektryczne jak najbardziej tak. Więc można, tylko że to też może taka ciekawostka, czy jakby myśl na koniec, skoro kończymy, że te zmiany tam, ze świadomością, jakby z pełną premedytacją wprowadzano powoli. Właśnie ze względu na to, żeby ludzie się za bardzo nie oburzali, nie sprzeciwiali i poniekąd w związku z tym popierali te zmiany. I efekt jest dziś taki, że ta polityka zero cieszy się większym poparciem niż prezydent miasta. To pokazują robione tam cyklicznie badania opinii publicznej. Więc jeżeli politykę polegającą na ograniczaniu ruchu transportowego popiera więcej mieszkańców niż prezydent, który rządzi kolejną kadencję i cieszy się cały czas dużym poparciem, no to mamy jasny dowód, że jeżeli zmiany się wprowadza mądrze, to ludzie je popierają i jeżeli ludziom się daje szansę, by żyli bardziej ekologicznie, to będą z tego korzystać. O ile będzie to im się opłacało. No właśnie, dokładnie. No bardzo mi się, wiesz co, podoba ten wniosek, żeby te zmiany były właśnie na tym poziomie win-win, bo wtedy jakby wytrącamy argumenty tym wszystkim, którzy mówią, że to jest, nie wiem, jakaś ideologia, ekologizm, że to jest znowu ścieranie się jakichś dwóch zupełnie odrębnych wizji świata. Nie, tak finalnie, w ostatecznym rozrachunku, to w przeciętny wtorek czy środę po prostu chodzi nam o to, żeby obudzić się w ciepłym mieszkaniu, żeby nam w nocy nie zalało piwnicy, żebyśmy dojechali do pracy bez większych korków, jak możemy to na rowerze, a jak możemy to autobusem, żebyśmy mogli wrócić znowu gdzieś, gdzie jak otworzymy okno wieczorem, to się nie udusimy, a dzieci nie będą nam chorować. I to nie są ani lewackie, ani prawackie, tylko takie bardzo ludzkie potrzeby, zupełnie fundamentalne. No chyba sobie życzmy, żeby nas przestano na siebie napuszczać, nie? I żeby na różnych poziomach, tak, zdecydowanie, żebyśmy sobie na różnych poziomach umieli przybić piątkę i zobaczyć, że jest nam być może do siebie w tych najważniejszych sprawach dużo bliżej niż nam to próbują, co niektórzy wmawiać. A ty jaką masz, Szymonie, na końcu myśl i wizję, bo mówiłeś też ładnie o tych wspólnotach, ale może jeszcze coś chciałbyś, wiesz, jakąś kropkę nad i postawić, albo jakieś kropki połączyć? Chciałbym taki szybki eksperyment myślowy w postaci wymyślonego dialogu przedstawić i proszę słuchających, osoby słuchające, żeby się nad tym właśnie chwilę zastanowiły. Przychodzę ja do kogoś, kto się sprzeciwia tym zmianom i ja mówię tak: słuchaj, proponuję ci to, żebyś oddychał czystszym powietrzem, był zdrowszy i fizycznie, i psychicznie, żebyś miał więcej w sobie spokoju, żebyś miał więcej czasu, żebyś płacił niższe rachunki, żebyś miał fajne przestrzenie w swoim mieście, byś mógł w nich super spędzać czas. Co ty na to? Nie, dzięki, nie chcę. Osoba, która mówi nie takim zmianom, jest osobą, która ma rację. No, także z mojej strony taka kropka. No a zanim ja postawię kropkę, bardzo serdecznie podziękuję wszystkim tym, którzy wspierają ten podcast, komentując, udostępniając, lajkując. Wszystko to pozwala tym treściom nieść się dalej. Szczególne ukłony dla wspierających mnie matronek za pośrednictwem Patronite. No i tych wszystkich, którzy wysyłają mi wsparcie za pomocą jednorazowych kaw w serwisie Buy Coffee Too. Linki do tych wsparciowych opcji znajdziecie w opisie tego odcinka. Dziękuję, do usłyszenia, cześć!